Cześć, cześć, cześć! Przed Wami będzie recenzja, chyba najkrótsza w moim życiu, książki Katedra. Książka od wydawnictwa Rebis z premierą 13 czerwiec 2023. Oczywiście zabrałam się za nią później też ze względu na ilość, bo tych stron zawiera tutaj pełno i są one troszkę ciasno osadzone i druczek jest mniejszy. Ale, nie to chciałam powiedzieć. Powiem Wam, że nie wiem czemu, ale opowieść tak średnio do mnie dotarła. Nie wiem, miałam wrażenie, jakby była stworzona do czytania może dla osób niewidzących. No, widzicie, niby jest normalna, mamy dialog i później wyjaśnienie, co kto robi, bardzo krótkie zresztą. Ktoś mógł wyglądać na przykład na strapionego, na znudzonego lub na takiego, komu nie podobało się na przykład, co usłyszał o sobie. Najdziwniejsze było to, że podczas tych krótkich opisów czułam, kogo narrator darzył sympatią, a kogo nie lubił. Nieraz pojedynczymi słowami podkreślał, że jak zwykle ktoś tutaj dramatyzował, czyli takie, no dobrze, no ty jesteś histeryczką, już taka byłaś i my mam o tym wiedzieć, że ona taka jest. Sprawiało to, że nasze odczucia też bywały takie same. Ja nigdy nie powiem, że jakaś książka jest zła, bo wiecie, no akurat ta zawiera tutaj multum wiedzy, tylko podejrzewam, że po prostu mnie nie przypadła do gustu. Zbyt wiele było tutaj informacji, żebym mogła je zapamiętać. Czytałam ją przez jakieś 5 dni, po kilka lub kilkadziesiąt stron i bywały momenty, że po prostu mi się podobała, jakaś część wydarzeń mnie mocno wciągała, ale innym razem jakoś tak, no nie mogłam jej pojąć, nie mogłam się w nią wkręcić, nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że wyjadacze historii na pewno ją docenią, ale ja jako laik niestety nie potrafię. To jest chyba moja taka pierwsza życiowa porażka, gdzie przyznaję się do błędu, że nie potrafiłam zrozumieć książki. Wiecie, no są tu lata od 1229, ale słownictwo jest bardziej współczesne. To, co wyczułam tutaj na całej linii, to na pewno bogactwo, którego każdy pragnie i zrobi dla niego wszystko. Oraz ogromna duma, żeby prezentować przed innymi nawet więcej niż się ma w rzeczywistości. Pokażę Wam tu na początku też, z czego się składa. Mamy tutaj bowiem księgi, księga pierwsza. Zobaczcie, na jakie lata jest tutaj osadzone, łącznie z podziękowaniami. Mamy tu też księgę Joba, początek. I no tak to tutaj mniej więcej wygląda. Chcę Wam tutaj pokazać, żebyście widzieli, jak w ogóle, z czego się ta książka składa. Tu mamy określone lata, na które to przypada. Następnie mamy całe 17 księg. Księdze pierwszej, gdzie mamy bardzo no, różnorodne rzeczy. Wiecie, chciałam Wam tu pokazać gdzieś taki kawałek, żebyście może zrozumieli, o co tutaj będzie chodziło. O, chociażby tutaj ten kawałek. Znowu ty, mamrocze Eugenius von Zabern. Czego chcesz tym razem? Reid podchodzi do niego, skłania głowę przed kadonikiem, osobą wyższą wyżej urodzoną i starszą, po trzykroć zasługującą na szacunek. Kładzie na stole ciężki mieszek z koźlęcej skóry. Pociąga za sznurki i miękka sakiewka się otwiera. W niej wnętrzu znajduje się spory stos srebrnych monet, pozyskanych w odległości nie większej niż zasięg strzały wypuszczonej z łuku przy kancelarii skarbnika w stronę bramy wogeskiej. Przewiezionych przez miasto, przez Meira Roschera, a dostarczonych przez, na pewno źle przeczytam, Retiera Schaffera, sam musisz mu je dać, bo srebra z rąk Żyda nie weźmie. Do szkatułu jego ekscelencji biskupa Handerburga. Chcę kupić dla was wolność, oznajmia Red. Ukradłeś się? Pyta von Zabern. Pożyczyłem, odpowiada chłopak. Tak jak mi łaskawy panie poradziłeś. Von Zabern bierze do ręki monetę, waży ją w dłoni, kręci głową. Tak jak ci poradziłem? Owszem, poradziłem, ale do diaska nie przypuszczałem, że to zrobisz. Więc wiecie, tu jest takie coś mniej więcej, że ten kręci głową, ten jest zdenerwowany i cała książka właśnie wygląda w taki sam sposób. No, te imiona to mnie tu po prostu rozbrajały. Nie wszystkie, jak widzicie i słyszycie, nie mogłam po prostu wymówić. W głowie sobie mówiłam je troszeczkę inaczej, żeby było mi tutaj łatwiej. Podejrzewam, że większość z Was też tak robi. Ale no ciężko. Ciężko miałam przegryźć się z tą książką, no niestety przegrałam. Przyznaję się do porażki. Czułam się jak taki, widzicie, o, ufoludek, który nie potrafi jej zrozumieć. Książka wydaje mi się, że jest mądra, bo ma bardzo dużo takiego przesłania, bardzo dużo wiedzy, ale dla mnie było jej po prostu za dużo i nie potrafiłam jej ogarnąć. Przepraszam, ale inaczej nie potrafię jej przekazać, przekształcić, pokazać, opowiedzieć. Po
prostu czuję się z nią przegrana. Nie wiem czemu. Da mi punktów 8, bo zasługuje na to, żeby być na tą wyższą pozycją. Przepraszam, dała mi 7. Ale no... Nie wiem, co mam dodać dalej. Wybaczcie. Przegrałam z tą książką i koniec. Może z następnymi pójdzie mi łatwiej. Po raz pierwszy w życiu czuję się jak totalna porażka, ale trudno. Wiedza w niej silniejsza była wyższa od mojego intelektu. Żegnam się z wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.